Informuję, że radni wspólnego Grudziądza będą głosowali przeciwko uchwaleniu tej uchwały. Gdybyśmy procedowali nad nią półtora roku temu, być może nasze stanowisko byłoby inne. Mamy wiele uwag do uzasadnienia, które jest lakoniczne, a w części końcowej obciążające autora. Jednak wyjaśnienia pana prezydenta Sikory na poprzedniej sesji były logiczne i merytorycznie przekonywujące. Rozumiemy, że po to utworzyliśmy spółkę, której do chwili obecnej przekazaliśmy większość zasobów mieszkaniowych i pozornie wydaje się, że te pozostałe też powinny się znaleźć w zasobach RPG. A więc w czym problem? Otóż problem pojawił się na przełomie roku, kiedy pan prezydent Grudziądza dopuścił do sprzedaży nieruchomości wraz z mieszkańcami na ulicy Liberta i Żerowskiego. W tej grupie znalazł się także budynek Prusa 10 należący do zasobów EPGN-u, który jest w trakcie realizacji jeszcze sprzedaży. W przedmiotowej uchwale mowa jest o nieruchomościach. Proszę zwrócić uwagę, my cały czas mówimy o nieruchomościach, ale nie ma żadnych danych dotyczących mieszkańców, którzy zamieszkują te nieruchomości. Jeszcze nie tak dawno obserwowaliśmy determinację i walkę o byt mieszkańców sprzedawanych nieruchomości. Ta walka trwa do dziś przed sądami. Nikt wówczas nie przejmował się złożonymi problemami mieszkańców. My radni byliśmy bezsilni. Nic nie mogliśmy pomóc. W 2005 roku ówcześni radni w dobrej wierze wnieśli aportem do GTPS nieruchomości wraz z lokatorami. Wówczas nikt nie przypuszczał, że nieruchomości wraz z lokatorami zostaną w przyszłości sprzedane. Ani radni 2005 roku, ani my nie mamy żadnego wpływu na sprzedaż tych nieruchomości. Prezydent sprawujący nadzór właścicielski nad spółkami nie zrobił praktycznie nic, aby nie dopuścić do sprzedaży nieruchomości z lokatorami. Bynajmniej ta działalność była nieskuteczna. Interes spółki był ważniejszy niż ogromne problemy lokatorów. I dziś sytuacja się powtarza, szanowni radni. Jeżeli radni przegłosują tę uchwałę, w przyszłości nie będą mieli żadnego wpływu na dalszy los mieszkańców przedmiotowych nieruchomości. EPGN cały czas sprzedaje nieruchomości wraz z lokatorami. Od przełomu 2012-2013 do chwili obecnej sprzedał 14 nieruchomości będących w zasobach MPGN-u oraz uczestniczył w sprzedaży 12 nieruchomości GTPS-u. 12 nieruchomości z lokatorami jeszcze jest w trakcie sprzedaży. Główny problem, że my dyskutujemy nad aportem nieruchomości, a nie interesuje nas los mieszkańców zajmujących się nieruchomości. Przedstawia nam się aspekty techniczne, wątpliwe aspekty ekonomiczne, zapominając o najważniejszym w tym wszystkim aspekcie społecznym, ludzkim. Głosując nad tą uchwałą w pierwszej kolejności należało zapoznać się z zdaniem osób, których ta uchwała dotyczy oraz skalą problemów, z jakimi będą musieli się zmierzyć. Na zaproszenie przewodniczącego uczestniczyłem w jego dyżurze. Muszę przekazać Radzie problemy zwykłych ludzi wynikających ze sprzedaży nieruchomości. Takie trzy główne. Pierwszy, pani X. Dane są, posiada pan Rady Midianowski. Matka z trójką dzieci. Otrzymała mieszkanie z listy w 2011 roku. Niedawno. Dziwne, ale otrzymała mieszkanie z zasobów TBS. Czyż 341 zł. Zdawało się, że problemy bytowe skończyły się. Dla tej kobiety życie uległo poprawie i stabilizacji. Jednak szczęście trwało około roku, gdy do drzwi zapukał nowy właściciel i przedstawił podwyżkę czynszu do 610 zł. Całą nieruchomość sprzedano, a nowy właściciel nie rozumie, że nie stać tej osoby na tak wysoki czynsz. Powstają zaległości, a właściciel staje się coraz brutalniejszy w dochodzeniu swoich praw. Nie chcę mówić o szczegółach, gdyż jedyną udzieloną rady była rada dla tej pani, to było podać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dziś ta kobieta zwraca się do komisji ponownie o umieszczenie jej na liście na 2014 rok.
Czy to uczciwe zachowanie w stosunku do tej kobiety? Szanowni radni, odrobina wyobraźni bez trudu można wyobrazić sobie pozostałe problemy związane z tą sytuacją. Szkołę, chłopów, przedszkole, inne rzeczy. Przykład drugi. Młode małżeństwo. Głównie z pomocą rodziców wykupili i wyremontowali mieszkanie. Stać ich było na opłacenie czynszu. Po roku cała nieruchomość została sprzedana i nowy właściciel natychmiast przystąpił do remontu. Przez zakręcanie wody, odcinanie gazu, zasypywanie rachunkami za remont części wspólnej wymusił, że niechciani lokatorzy będą musieli na jego warunkach sprzedać mieszkanie i szukać nowego domu. Inny przykład z rozmowy z mieszkańcami nieruchomości przy ulicy Liberta, Żeromskiego, Prusa, Tytoniowej, z mieszkańcami budynku, który już sprzedano i mieszkańcami, którzy spodziewają się, że podzielą los poprzednich. Tutaj też komisja mieszkaniowa udała się do kilku mieszkań na terenie właśnie ulicy Żeromskiego. Pozwoliłem sobie pojechać razem z komisją. Osoby, których dotyczyła ta sprawa i poprzednia, bardzo chętnie z nami rozmawiali. Byliśmy zaproszeni na kawę, obejrzeliśmy niektóre nieruchomości i muszę Państwu powiedzieć jedno. Te mieszkania, domy nie mają marmuru, nie mają przepychu, ale są utrzymane, są czyste, schludne. Nie zgadzam się z tą wypowiedzią, która padła gdzieś medialnie, że ktoś chce odchlewiać te budynki. Moim zdaniem powinien zacząć od siebie. I teraz, jakie problemy są tych osób? Na własny koszt remontują te mieszkania. Wymiana instalacji wodnej, ogrzewania, wymiana okien i tym podobne. Jeżeli nowy właściciel prosi o opuszczenie tych mieszkań, nikt im za to nie zwróci. Większość tych osób mieszka w tych budynkach po kilkadziesiąt lat. Płacili regularnie czynsz i dziś trudno im zrozumieć przyczyny ich olbrzymich trudności. Tego typu problemy dotyczą większości mieszkańców sprzedanych nieruchomości. Kto ma ich bronić, jak nie radni? Gdyż władze miasta nie dostrzegają problemu, lecz zajmują się nieruchomościami. Za każdą sprzedaną nieruchomością stoją takie lub inne podobne lub większe problemy. Wspólny grudziąc widzi te problemy i nie poprze tej uchwały z następujących powodów. Po pierwsze, mieszkańcy przedmiotowych nieruchomości przy ulicy Żeromskiego, Prusa, Tytoniowej są przeciwni uchwaleniu tej uchwały. Skierowali do mnie pismo z podpisami wszystkich dostępnych lokatorów, którzy sprzeciwiają się uchwaleniu tej uchwały, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że podzielą los poprzedników. Nie wierzą spółce, władzom miasta i uważają, że obecny stan jest dla nich najbezpieczniejszy. Mam to pismo, nie wiem, czy szanowni radni chcą, żebym je podczytał. Są też podpisy, jeżeli chodzi o Żeromskie opisy. Wszyscy lokatorzy, jeżeli chodzi o Tytoniową, wszyscy lokatorzy, jeżeli chodzi o Prusa, klatka D, wszyscy lokatorzy, jeżeli chodzi o klatkę C, nie wszyscy lokatorzy, ale większość. Natomiast jeżeli chodzi o klatkę A, tutaj widzę tylko jeden podpis. Taka jest wola lokatorów. I jeszcze jedna sprawa. Proponuję szanownym radnym spojrzeć na mapkę tego terenu i skojarzyć fakty, które były i które mogą, ja nie mówię, że tak, ale mogą się zdarzyć, aby wyciągnąć wnioski, że istnieje duże zapotrzebowanie na kupno nieruchomości w obszarze będącym przedmiotem uchwały. Sprzedano tam 8 budynków należących do TBS-u, zgodnie z wyrokiem sądu pierwszej instancji bezprawnie, 2 nieruchomości zasobów MPGN-u. Zastanawiający jest ten fakt i zostawiam szanownym radnym to do przemyślenia. Z poprzedniej sesji mam informację, że wykonano wstępnie czynności związane z wykupem lokali przez mieszkańców z bonifikatem, co jest niezbędne w przypadku sprzedaży nieruchomości.
To są czynności wstępne, świadczące o rzeczywistej intencji aporu. Ale pamiętamy, jakie były warunki ostateczne, które praktycznie uniemożliwiły wykup tych mieszkań. Tego doświadczyli poprzednicy. Na zakończenie kilka uwag ogólnych. Widziałem z mediów odnośnie ulicy Lipowej i wiem, że mieszkańcy tej ulicy, tego budynku konkretnego z uchwały zawierzyli prezesowi MPG. Szkoda, że tego porozumienia nie mają na piśmie, ale myślę, że tutaj prezes publicznie się zobowiązał, więc wykona. Jeżeli panu prezesowi tak bardzo zależy na inwestycji w tym konkretnym budynku, to proponuję przygotować uchwałę dotyczącą tylko tej nieruchomości i w trybie nadzwyczajnym zwołać sesję. Ja myślę, że będę tutaj wyrazić się wszystkich radnych, że zgodnie z wolą tych mieszkańców niech pan prezes faktycznie wykona ten remont najlepiej jeszcze przed zimą i ociepli te domy.